Teraz przejdziemy do następnego stage'u, czyli trzeciego, gdzie będziemy grać Eleny. Spanie. Dokładnie tak, spanko. Pierwszym mistem Anasto. Marcin też misuje w miarę dużo. No, Marcin niestety. No, wiemy, że Eleny to jego najsłabszy skillset. Marcin na nich sobie nie radzi zbytnio. Nie chcę straszyć, ale jest bardzo duża szansa, że może failnąć w tej gęstszej części. No, ale zobaczymy, może się pozbiera. Takie zabawne jest. Dobra. O, Artur, miś no. Już nie ma żadnego FC na tej mapie. Ojej. Ale Akers ciągle trzyma dobra. Tak samo jak w sumie na 107. Mistrz też się stara trzymać z Reston. Tak samo Rekon. I po raz kolejny widzę, że Marcin trochę odstaje od reszty lobby. Ale jeszcze nie sfailował Marcin. Trzymaj się Marcin. No, Marcin staram się chłopak. Marcin da radę. Wierzymy w niego. No. Bo bardzo... Bo jest możliwe, że fajnie. Bo pasek życia nie spadł mu do zera. Jeszcze. No. O, trzymaj się Marcin! Dasz radę! Marcin, tak, walcz! Marcin chyba sfailował. Nie wiemy. Trudno określić. Nie mamy takiej informacji, czy ktoś sfailował, czy nie, ale można założyć, że tak. Najważniejsze, żeby utrzymał B. Tak, to jest bardzo ważne, żeby utrzymać B. Może to da radę to zrobić. Miejmy nadzieję, że mistrz da radę zrobić SK, a tak on ją utrzyma. Tak samo Anasto, który też ma bardzo fajne accuracy. Już nie wspominając o Arfuku, który trzyma kres na poziomie 97% i połowy. Teraz został opóźniony, żeby trochę się wyrównać z innymi zawodnikami. Jest i będziemy mieli B u Marcina. Bez kitu. Dobrze Marcin, utrzymał B. Dał radę chłopak. Starał się z całej siły i dał radę. A co do reszty zawodników to tak. Mamy esek aż 3. Aż 3, czyli okej wynik. Mistrz też bardzo fajny akurację.